Przez 2 tygodnie tak słonecznie było w zasadzie tylko na Pomorzu, ale teraz jak widzimy i Warszawa tonie w słońcu. Co prawda jest tylko 11 stopni, ale będzie dużo, dużo więcej. Pomorze w końcu odwdzięcza się również nam, nie tylko oni będą mieli taką pogodę wymarzoną, prawdziwie wiosenną, słoneczną. Nad Pomorzem rozbudował się taki samodzielny ośrodek wyżowy, który gwarantuje taką właśnie słoneczną pogodę dzisiaj w całym kraju. Także południe do tej pory bardzo niespokojne, poddawane burzom z ulewami i gradem. Dzisiaj spokojne, słoneczne. W tej chwili co prawda gdzieniegdzie ścielą się mgły, ale przed południem te mgły ustąpią. Będzie piękna, wakacyjna pogoda. Coraz cieplej. Maksymalnie na termometrach dzisiaj zobaczymy od 24 do nawet 27 stopni. To są wartości mierzone w cieniu, a na słońcu, którego nie zabraknie, jak widać, będzie znacznie cieplej. Dopiero po południu na nizinie szczecińskiej, tutaj na Pomorzu Zachodnim, będą rozbudowywać się chmury i gdzieniegdzie może zagrzmieć, może też przelotnie padać, ale te burze nie powinny być groźne. Ciśnienie wysokie, 1006 hektopaskali, wiatr słaby z kierunków południowych, chociaż w czasie tych ewentualnych burz silniejszy, w porywach do 60 km na godzinę. Jutro, drodzy Państwo, wkroczy front atmosferyczny. On wkroczy nad Polskę już w zasadzie dzisiaj w nocy. Na zachodzie i na Pomorzu przyniesie trochę więcej chmur, a w centrum i na południu nadal spokojnie i słonecznie. Tym razem więcej opadów na Pomorzu. No ale Pomorze przez 2 tygodnie odpoczywało od deszczu. Do zobaczenia.